pamiętaj, aby tak postępować, by nigdy się nie wstydzić. Nigdy niczego się nie wstydzić przed samą sobą. Pamiętaj, aby tak postępować, aby wstyd był ci obcy. Masz się nie wstydzić. Natomiast jeżeli masz wyrzuty sumienia, bo postąpiłeś lub postąpiłaś niemoralnie, to pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, natychmiast to zmienić moralność. Bo to znaczy, że twoja moralność nie jest dla ciebie dobra. Moralność to jest coś, co zostało ci narzucone przez kogoś innego. Żebyś się zachowywał głupio, żebyś tracił życie, żebyś była łatwa do manipulowania. To jest moralność. Natomiast wstyd to są prawa naturalne. Dlatego nigdy nie wstydź się tego, co robisz. Szczególnie jak pomyślisz o sobie z przeszłości. Nie wstydź się. Czyli nie zachowuj się tak, żeby się wstydzić, ale postępuj tak, żeby mieć kolosalne wyrzuty sumienia. Jasne? Jak nie, to się odezwij do mnie, to ci wytłumaczę szczegółowo.